Drodzy mieszkańcy gminy Dzierzgoń, w ostatnim czasie została sfinalizowana inwestycja budżetu obywatelskiego 2020, złożona projekt, który został zgłoszony przez Młodzieżową Radę Miejską, który również uzyskał aprobatę większości mieszkańców w demokratycznym głosowaniu. I właśnie on zakładał odnowienie muru oporowego przy ulicy Elbląskiej, przy którym aktualnie się znajdujemy, oraz umieszczenie przy nim podświetlanego napisu hashtag Dzierzgoń 2028. Dlaczego 2028? Tutaj dostajemy wiele pytań od mieszkańców i chcemy się do tego ustosunkować. A może przypomnieć, ponieważ w trakcie kampanii, kiedy promowaliśmy nasz projekt, wiele o tym mówiliśmy. Młodzieżowa Rada Miejska na początku 2020 roku przygotowała strategię ekologiczną, która zakłada, że Dzierzgoń na 740-lecie miasta w 2028 roku będzie miastem czystym i zielonym, z 1000 nowo posadzonych drzew oraz z postawami ekologicznymi mieszkańców. I tą strategię sukcesywnie staramy się realizować. Również chcieliśmy to połączyć właśnie z takim wątkiem historycznym, gdzie na hashtagu, przy naszym napisie, są umieszczone dawne nazwy miasta. Chcemy w ten sposób właśnie łączyć historię czy też tradycje, wskazywać na te najważniejsze wartości, łącząc to z nowoczesnością, z ekologią, właśnie po to, abyśmy dzisiaj też uczyli się takich postaw dbania o środowisko, ponieważ jest to bardzo ważne i potrzebne. Dziękuję.